Powróciłem do Krainy Bogów z nowym celem. Najpierw jednak musiałem powiedzieć im prawdę o Marduku, zwanym tutaj Aszurem. Co dokładnie im powiedziałeś? Wszystko, co wiedziałem. Marduk to niewyobrażalnie potężny demon, który pożera światy, do których został przywołany. A apetyt ma ogromny. Jeśli ten Marduk jest demonem, to dostał się tu przez czarcią bramę w Golgocie. O nie, Czarnel jest zbyt silny. Nie możemy teraz zaatakować Golgoty. Istnieją pewne tajemne przejścia, które prowadzą z Empyrei w głąb Stygi. Abraxus zna drogę. Może i tak, ale mamy też inne problemy. Wielu moich wyznawców zostało porwanych do Pyroborei. Racja. Musimy powstrzymać Pyro, nim wykorzysta tych nowych niewolników. No i dowiedzieliśmy się czegoś więcej o historii Eldreda, dlaczego się tu znalazł i jak się okazuje, jego przeszłość podąża za nim. I tutaj teraz jest też ten Marduk cały i też trzeba będzie go powstrzymać. No to lecimy do Stratosa po raz piąty. Piąta misja, będzie się robiło coraz goręcej. Co teraz chcesz? Obrona naszego terytorium to zadanie priorytetowe. Jednak niewielki atak na pogranicze Pyroborei odciągnie część napastników i ułatwi Jamesowi realizację jego planu. Mówisz? No dobra, to idziemy. Czarodziejka Charlotte wyruszyła do Chaudi, by stawić czoła cesarzowej Sorchy i zniszczyć nowy wynalazek Pyro. Moim zadaniem było odciągnąć część oddziałów Mistrza Ognia do sąsiedniego Popielca. Tak, pierwszy raz jesteśmy na ziemiach Pyro, w Pyroborei, w bardzo ognistym terenie. No i niestety ta misja jest tak jakby na czas, bo mamy dwóch wrogów tutaj, od razu powiem, zanim się jeszcze gra zacznie. Mamy dwóch wrogów, mamy Butę i Hachimena, którego dopiero teraz poznamy, którzy nie mogą zająć czterech manalitów. Nie mogą zająć czterech manalitów jednocześnie, bo no wtedy misja nasza się nie skończy, dalej będziemy grać, ale stracimy bonus. Nie dostaniemy bonusu, jeśli nie zajmą cztery manality. Zaraz nam Stratos pewnie o tym więcej opowie. Sukces Charlotte zależy w głównej mierze od tego, jak długo utrzymasz Butę i Hachimena z dala od Chaudi. Jeden z nich spróbuje uciec do cesarzowej pod osłoną drugiego. Jak znam tych prostaków, spróbują wziąć w posiadanie jak najwięcej manalitów. No właśnie. My tutaj jesteśmy w Popielcu i naszym zadaniem jest odciągnięcie właśnie Buty i Hachimena, żeby Charlotte, to akurat jest czarodziejka Jamesa, mogła zniszczyć nowe urządzenie Pyro. Serafin potrafi ogłuszyć wroga, przyciągając go do siebie. No i ten morderczy ogon. Chrońcie mnie! Tak, mamy Serafina jako nową jednostkę. Latająca jednostka walcząca wręcz. One się przydają, no, trochę. Na pewno do zniszczenia manalitów się mogą przydawać. Jednostki typu Serafin właśnie używam, aby zniszczyć manality raczej. Na przykład tam widzę już manalit jeden, ze strażnikiem nawet, to i tak jest całkiem dobry pomysł, żeby zniszczyć go. Ale wolę wysłać więcej niż jednego Serafina. Mamy też w lewym górnym rogu wypisane, że Buta ma już 3 manality. Buta ma już 2, przepraszam, manality. I Hachimen ma 2 manality. I
Jeśli zdobędziemy ten manalit, co jest tutaj, to ujście mana zabezpieczymy, to raczej żaden z nich nie zdobędzie czterech zbyt szybko, bo tutaj nie ma aż tak wielu ujść many. Dobra, weźmy sobie, nie wiem, mózgowców. Zdobę olbrzymy, zbudujmy. Jeszcze jednego. Może szkwała. I jeszcze ze dwa mózgowce. Dobra, Buta ma trzy manality, więc ja bym wziął tak tego naszego Serafina. Wysłał do zniszczenia. Zniszczyć ten budynek. Już to. Zaklęcie niegotowe. Zaklęcie niegotowe. No. Róg na horyzoncie. Niszcz, niszcz szybko. Dobra. Nie. Niedobrze. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Twoi podwładni... Hachiman użył erupcji, która zrobiła właśnie to, co zrobiła. No. Nie zawieszaj się. Róg na horyzoncie. Jeszcze. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Twój budynek został zaatakowany. Mamy tutaj pyrodaktyla. Też jednostka piątopoziomowa. Pyro to jest odpowiednik naszego Serafina. To jest jednostka Hachimena. Zaraz poznamy Hachimena we własnej osobie. Hachimen czai się przy naszym manalicie, ale go jeszcze nie zniszczył, więc możemy się zaraz do niego przeteleportować. Możemy przyspieszyć tego naszego torbiarza jeszcze wcześniej. O, zaraz zniszczy mi, ale akurat jesteśmy. Dobra, robimy od razu manalit. No, nie ma. Stakujcie kogoś, a nie się obijecie. No, trudno mi trafić. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Butę. Do ataku! Twoi podwładni giną. O! Ten jeszcze eksplozję tutaj rzuca. Twój budynek został zaatakowany. No, lepiej z dwoma naraz nie walczyć, ale został zaatakowany. Jakoś nie dostałem wyboru. Twój budynek został zaatakowany. Wszystkie twoje manahiry poległy. Twój mag został zaatakowany. No tak, lepiej by było odbudować sobie armię. Twój budynek został zaatakowany. Twój mag został zaatakowany. Tak. Zaklęcie niegotowe. Zaklęcie niegotowe. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Ty wyglądasz najlepiej. Twój budynek legł w gruzach. Twój podwładni ginął. To nie tak miało wyglądać. Twój mag został zaatakowany. Tak, teraz nawet... O! Sanctum. Twój mag został zaatakowany. Wszystkie twoje manahiry poległy. Zaklęcie niegotowe. Dobra, musimy tutaj inaczej zrobić. Zostali zaatakowani. Twój mag został zaatakowany. Twoi podwładni giną. Tak, to była absolutna lipa walczyć z dwoma naraz wrogami. Tylko dlatego nie wyszło. Więc to jest tak, że nie zaatakuje nas dwóch naraz. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Ale tym razem twój budynek tak został zaatakowany. Tarn, domine. No oczywiście nie trafię, dlatego że manahiry zasłaniają.
Wróg Elii. Twoi podwładni giną. Twój mag został zaatakowany. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Zaklęcie niegotowe. O, wkurza mnie teraz to wszystko, co się dzieje. Już, pokonajcie ich szybko. Twój mag został zaatakowany. Twoi podwładni zostali zaatakowani. No, szybko niszczyć ten manali. Bo zaraz Hachiman zbuduje sobie jeszcze jeden. Legł w gruza. No, akurat już buduje. Zdążcie go zniszczyć. Carpe Domine, Vulpa, Vermitrax, Bovis, Vas. Zaklęcie niegotowe. I teraz szybko trzeba zniszczyć tamten. Zaklęcie niegotowe. Ale pozbawmy ich dusz, to zawsze będzie też na plus. Chrońcie mnie! Zaklęcie niegotowe. Zniszczyć ten budynek. Biegać. Zaklęcie niegotowe. Już w podskokach, szybko. No super wolni i tak są. Bovis, Saxon, Sanctum, Mastrok. Twój budynek legł w gruzach. Twoi podwładni zostali zaatakowani. No niszcie. Animus, Vas. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Dobra, nie zaczął budować tam jeszcze manalitu. Twój podwładni giną. Zaklęcie niegotowe. No, już zbudował. Zaklęcie niegotowe. Chronić! Co to się stało? Chroń się mnie! Twoi podwładni zostali zaatakowani. Kto tu jeszcze? Znów troll. Nieprawidłowy cel. Twój mag został zaatakowany. Twoi podwładni zostali zaatakowani. No weźcie go, załatwcie. Do ataku! Do ataku! No, trzeba ich leczyć wszystkich. Twój budynek legł w gruzach. Zaklęcie niegotowe. Który znowu? Tamten odległy. Grixa Mastadok. Zaklęcie niegotowe. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Twoi podwładni giną. No czemu wy nic nie robicie? Twoi podwładni zostali zaatakowani. Weźcie się ogarnijcie. Został zaatakowany. Do ataku! Zniszczyć ten budynek. Do ataku! No. Nieprawidłowy cel. Mastadok. Betu. Buta ma 3. Domine. Dotel. Wodan. Natrak. Was. Ale są troszkę osłabieni, jeśli chodzi o duszę. Wróg na horyzoncie. Tak, już się zbliżają do kolejnego mojego manalitu. Twój budynek został zaatakowany. Nictu, Ilorum, Animus, Flam. Dobra, potrzebujemy też strzelających jednostek. Saxo, Flam. Tyle lodowych olbrzymów nie może sobie poradzić z jednym zębakiem. Ilorum, Kazan, Vermitrax, no. Dlatego mówiłem lepsze jednostki strzelające, ale tam to już powiem przyparte do muru. Dobra, zróbmy sobie tarczę, zawsze o tarczach zapominam. Twoi podwładni zostali zaatakowani. No, przymroźmy ambasadora. O, go już rozmroził. Nieprawidłowy cel. Twój mag został. On ma ten ognisty oddech, też wkurzający. Twoi podwładni giną. Twój mag został zaatakowany. Nieprawidłowy cel. Nieprawidłowy cel. Dobra. Zniszczyć ten budynek. Nadchodzę. Do ataku. Atakujcie butę. Ja sobie odzyskam duszę. Może pokażę nowe zaklęcie. Mamy tutaj wiatr dusz, który możemy sobie z daleka duszę przywołać. Tutaj takie
takie małe tornado sobie leci. Tylko problem jest, że jak wraca do nas taka dusza, to wróg też może ją zebrać. Wróg na horyzoncie. Może ją przechwycić po prostu. Twój budynek został zaatakowany. Twoi podwładni giną. No naprawdę. Zniszczyć ten budynek. Trzeba strategię. Zniszcz próg na horyzoncie. Jak on to tak szybko sobie radzi, to ja... To wiem, bo oczywiście komputer nim steruje. Zostali zaatakowani. Chroncie mnie! No, ma zawsze przewagę. Nieprawidłowy cel. No i Hachiman ma... Twoi podwładni giną. Ma trzy manality. Tam był jeszcze lodowy olbrzym, nie mam pojęcia dlaczego. Dobra, weźmy Serafina, zbudujmy. Bo i tak Serafin... ten budynek. Już po nich. Muszę jeszcze o nim powiedzieć, co tam jeszcze ciekawego potrafi. I to, co ma do powiedzenia. Zniszczyć ten budynek. Jestem najlepszy. Twój budynek został zaatakowany. Dobra, idziemy. Chroncie mnie! Eli, Danoru, Flam, Bovis, Betug, Berat. Teraz, żebyśmy zdążyli się przeteleportować, nie będzie tak źle. O, zdążyliśmy w ostatniej chwili. Legł w gruzach. Zaklęcie niegotowe. Zaklęcie niegotowe. Nie to klikałem. A, Pyrodaktyla sobie tutaj użyłeś. No nic dziwnego, że tak szybko zniszczył monolit. Są jednostki właśnie do niszczenia monolitów. Okej, jeśli chodzi o Serafiny, to one mają taką całkiem ciekawą zdolność, żeby łapać w sieć taką elektryczną jednostki. Taka jednostka wtedy tutaj jest łapana przez takiego Serafina przez chwilę. No i może zdążymy sobie zabrać tego właśnie Manahira teraz. Dobra, posłuchajmy ich historii. Jestem. Tak? A kto cię mianował dowódcą? Nie wykorzystujesz moich umiejętności. Może mam pójść na służbę do innego boga? Mógłbym, gdybym chciał. Ktoś doceni mój talent. A kto cię mianował dowódcą? Dobra, jest jakiś taki kłótliwy ten nasz Serafin. Ale najgorsze za nami. To najważniejsze. Każdy ma po dwa manality, więc już sobie za dużo nie porobią. Danorum. W ogóle mam wrażenie, że nasz chowaniec nie opowiedział nic o Hachimenie. On zawsze opowiadał. Twój mag został zaatakowany. O bohaterach, o magach tutaj. Dobra, zróbmy tutaj już profanację dla Buty. Który się gdzieś schował w ogóle. Zaklęcie niegotowe. Gdzie są Serafiny? Twój mag został zaatakowany. Gdzie są Serafiny? Gdzieś tam zostały z tyłu. Zniszczyć ten budynek. Jestem najlepszy. Wróg na horyzoncie. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Twój mag został zaatakowany. Ze mną po prostu. Chroncie mnie. Twoi podwładni giną. O, świetnie. A ty to już nic nie będziesz robić. Chronić. Nie wiem, jak to zrobiłem. Że mnie dopiero dano. No, zrobicie coś, czy nie? Zniszczyć ten jeszcze. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Twój mag został zaatakowany. Tak, jak pozbędziemy się Buty, to liczba manalitów Hachimena już nie będzie miała znaczenia. Chroncie mnie! Także już będzie w ogóle spokój. Dobra, użyjmy tych szkwałów.
Kiedyś to chodziłem tylko ze szkwałami. Było całkiem nieźle. Ale jednak jednostek strzelających to dobrze mieć parę przynajmniej. No i się nam buta tutaj teraz podświetla, bo mamy jego profanację w toku. Wróg na horyzoncie! No ale się nam tutaj ciągle leczy, tak to by padł już dawno. Wysyła już Hatchman Pyrodaktyla, żeby tutaj nam przeszkodzić, ale zdążyliśmy go przyłapać. Czy możemy przyciągnąć? Nie, nie. Jak mam tarczę nałożoną, to nie możemy go przyciągać serafinami. No, jak widać, serafiny też bardzo szybko umierają. A od tego ognia w ogóle nasze jednostki giną jak muchy. Ty się na pewno nie uleczysz. Twoi podwładni zostali zaatakowani. Nic w tym stylu. Jeden z głowy, pora na drugiego. Teraz już nie zdążą dotrzeć do Haudi na czas. No. O to chodziło. No i teraz już tylko musimy się zająć Hachimenem. Już o wiele na spokojniej. Twoi zostali zaatakowani. Twój mag został zaatakowany. Twoi podwładni giną. Zaklęcie niegotowe. Twój mag został zaatakowany. Zaklęcie niegotowe. Ten ognisty oddech. Zaklęcie niegotowe. Co wy robicie? Wy w ogóle atakujecie? No, dobra. Diem Animus. Czemu się wszystkie nie zaznaczyły? Chroń się mnie! Dobra, idziemy. Dobra, to było ciężkie. Tutaj Hachin ma swój ołtarz, tak symetrycznie wyglądała ta mapa. Kazan Danoru. No czekaj, czekaj, ja cię tutaj przymrożę najpierw. Pozbędę się twoich żarmiotów. Takie słabe jednostki to się nie nadają na strażników. Twój mag został zaatakowany. Dobra, ja spróbuję sobie włączyć tarczę powietrza. No, on też sobie włączył tarczę. Niestety. Dobra. Poległ. Niszczycie mi to szybko. Idziemy sprofanować ołtarz Hachimena. Weźmiemy sobie na Manahiry w tym celu. Coś ci tu jeden filar nie bardzo podtrzymuje ołtarz. Dobra, niech ten torbiarz tu doleci, bo musi najpierw. O, dobra. O, jak sobie jeszcze jednostek narobił parę. I naprawdę żaden szkwał nie zaatakuje tego Pyrodaktyla. No, formować o nie. Nie chciałem formować falangi, tylko chciałem zrobić profanację. Myślałem, że to będzie skrót P, a nie wiem, jaki jest skrót P. W sensie, jaki jest skrót na profanację. Jeszcze ci zabiorę tego Pyrodaktyla, zobaczysz. No, torbiarz. Idzie. Zaklęcie niegotowe. Świetnie. Już many nie masz. Twój mag został zaatakowany. Twoi podwładni zostali zaatakowani. No, uciekaj. Po pokonaniu Buty i Hachimena mogłem wyruszyć do Haudi, by pomóc Charlotte w walce z siłami Pyro. Ta jednak radziła sobie świetnie i bez naszej pomocy. Zaś Stratos kontrolował już wszystkie kluczowe punkty obronne Jamesa i Persefony.
jak się później okazało, miał w związku z nimi konkretne plany. Wkrótce okazało się, że ktoś jeszcze śledzi moje poczynania. Widzę, że równy z ciebie facet. James spogląda na ciebie łaskawszym okiem. Tak, nagrodę mamy od Jamesa. Zwiększona żywotność albo zwiększona odporność na magię. Może żywotność. 10% zwiększona. No i chyba wygrana, co? Tak jest, wygrana.